Obraz, który chcemy Państwu zaprezentować, znajduje się na Galerii Malarstwa Polskiego XIX-XX wieku. Nosi tytuł Poczet sztandarowy Wojciecha Kossaka. Obraz pozyskany był od prywatnego kolekcjonera w 1969 roku. Przyszedł on w bardzo złym stanie, więc wymagał on natychmiastowej konserwacji. Prace konserwatorskie trwały około 3 lat. Obraz stanowił kiedyś jedną całość panoramy przejścia armii Napoleona przez Berezynę w czasie odwrotu spod Moskwy. Format obrazu, wysokość 116 metrów, szerokość 120. Była to praca zespołowa. Nad panoramą pracował Wojciech Kossak, Juliusz Kossak i Jan Fałat. Prace trwały prawie 14 miesięcy. Później panorama była pokazywana szerszej publiczności w Berlinie, w Warszawie, w Kijowie. Później był taki okres, prawie 7 lat, gdzie panorama była zwinięta i nie była w ogóle eksponowana. W 1907 roku znalazł się kupiec z Ameryki, który ostatecznie rozmyślił się co do zakupu. W napadzie szału Wojciech Kossak pociął tą panoramę na mniejsze fragmenty. Stąd u nas właśnie jest jeden z fragmentów tej dużej panoramy. Między innymi tu widać na licu obrazu takie cięcia. I następnie sprzedawał te fragmenty, które wykonywał on sam. Na fragmentach, gdzie był pejzaż autorstwa Fałata, starał się wprowadzać swoje poprawki. Same fragmenty panoram w Polsce mają nieliczne muzea, między innymi Muzeum Narodowe w Lublinie, w Opolu, w Warszawie, w Krakowie i na Litwie.